Geodeta na początku musiał wytyczyć to palowanie, później po wykonaniu pali musiał na niej rzędne, po to, żeby w odpowiedniej wysokości ustawić zbrojenie. Z przygotowaniem tej poduszki i spalowaniem trwało to mniej więcej tam w granicach do 2 tygodni, natomiast samo palowanie to było, tak jak mówię, mniej więcej 4-5 dni. Także, moi drodzy, mamy tutaj taką mini halę garażową, w której będą komórki, w której jakby właściciele poszczególnych lokali mogą te komórki nabyć. I tak naprawdę te komórki będą wykorzystywane przez mieszkańców z innych lokali. Taka też ciekawostka, że te lokale się sprzedały jako pierwsze. Tak, tak naprawdę na to, gdzie cena z metra na takim lokalu najmniejszym jest najwyższa, aha, to zainteresowanie było tak naprawdę jak największe i gdyby cała inwestycja była tylko z takich lokali, to myślę, że miesiąc i by nie było co sprzedawać. Także. Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj nagrywamy w Rzeszowie, 1 marca, mamy 9 stopni. Troszkę się ubraliśmy może za chłodno, prognoza pokazywała, że będzie cieplej. Natomiast no cóż, jak robota to robota, trzeba to zrobić. Witam Was serdecznie na Dębickiej 303 u Jakuba Szeligi. Cześć Jakub. Cześć, witaj. Jakub jest członkiem klubu dewelopera i właśnie też tutaj przy okazji dzisiaj wieczorem mamy inauguracyjne spotkanie właśnie klubu rzeszowskiego. Otwieramy oddział klubu w Rzeszowie, przy okazji nagrywamy budowy klubowiczów. Jakub, właśnie będziemy dzisiaj oglądać jego 4. budowę. Powiedz nam właśnie, co nam dzisiaj tutaj pokażesz? No to tutaj na inwestycji w Rzeszowie, na południowej części, południowo-zachodniej części Rzeszowa mamy inwestycję pod ciekawą nazwą Dębicka 303. Trochę się niektórym może kojarzyć z Dywizjonem 303. Jest to 12 lokali, z czego 8 to są w formie, powiedzmy, takich bliźniaków i dodatkowo jeszcze 4 lokale mieszkania, 2 mieszkania 40-metrowe i 2 mieszkania takie 65-67 metrów. Moi drodzy, jest tu kilka takich nietypowych rzeczy, które chcę Wam pokazać. Mianowicie na tej budowie jest dźwig. Tak. A jest to budowa jednorodzinna. Oprócz tego było tutaj palowanie i też jest jeden budynek, który ma podwójną garaż, taką mini halę garażową, gdzie są komórki lokatorskie i lokatorzy będą mogli w tym budynku z różnych lokali nabyć właśnie te komórki. Tak jest. Inwestycja jest o tyle nietypowa dokładnie, że w trakcie badań geotechnicznych okazało się, że potrzebujemy pod 2 budynkami wymienić grunt. Pod 4 z nich zrobić palowanie i płyty fundamentowe. I to tak naprawdę dosyć głęboko, bo w trakcie badań geotechnicznych okazało się, że nawet na 11 metrów musieliśmy palować. Ale jak to mówią, nie taki diabeł straszny, jak się wydawało. To moi drodzy, chodźcie, zobaczcie z nami budowę, jak to właśnie tutaj wygląda. Deweloperzy się boją palowania, tak. Więc jak to u Ciebie w ogóle wyglądało, jak to wyszło? Generalnie w trakcie badań geotechnicznych okazało się, że no, grunty są słabonośne pod 4 budynkami, no i trzeba było zastosować rozwiązanie początkowo, które wydawało się trudne, bo tak jak powiedziałeś, dla większości jest to temat, który wszyscy unikają. No tutaj cały zespół ludzi tak naprawdę koordynował ten temat palowania. Tak, no generalnie dzięki temu doświadczeniu tych wszystkich osób, że na przykład wykonawca, który na wcześniejszych inwestycjach również miał do czynienia z palowaniem, konstruktor, geotechnik, geolog, pozwoliło na to, żeby to przebiegło tak naprawdę bezproblemowo. Bo trzeba było dostosować w trakcie budowy, na przykład geodeta na początku musiał wytyczyć to palowanie, później po wykonaniu pali musiał na niej rzędne, po to, żeby w odpowiedniej wysokości ustawić zbrojenie. No i tak naprawdę koordynacja tych wszystkich osób spowodowała, że nie było to takie trudne przedsięwzięcie,
A z mojej strony z kolei było niezbędne, żeby to skoordynować i wybrać odpowiednią firmę do polowania, bo jest to trudne dla większości i bardzo wiele osób twierdzi, że jest to bardzo drogie. I tak, no jakby cena, rozpiętość cenowa była przy tej inwestycji mogła się różnić tak naprawdę 100% w przypadku polowania. Tutaj na tych budynkach mamy łącznie 54 pale, dodatkowo jest żuraw, o którym za chwilę powiemy. Pod samym żurawiem również są 4 pale. I tak naprawdę im większa inwestycja, im więcej metrów do wybudowania, tym to polowanie wychodzi taniej do ceny PUM-u. Mhm. Ponieważ duża część przy polowaniu stanowi tak naprawdę mobilizacja sprzętu i te takie elementy dodatkowe, na które trzeba bardzo zwrócić uwagę przy umowie, bo firmy od polowania lubią doliczać ceny na przykład za przestój sprzętu, za właśnie dodatkową mobilizację, za wykonanie tak zwanej poduszki, po której polownica się będzie poruszać, no bo taka polownica to jest w tym przypadku, która to nie była największa, no to jest nawet 60 ton, więc to jest dosyć duży sprzęt, bo tutaj miało w granicach 13 metrów, bo pale Aha. były wiercone na 11 metrów, Aha. więc ten świder wystawał do góry mniej więcej na 13 metrów. No i musi być to podłoże stabilne, bo w przeciwnym wypadku mogłoby się to wywrócić, a wtedy koszty by były dramatycznie różne. Przypomnij, ile tu mamy PUM-u? Tutaj PUM-u stricte jest 920 metrów plus dodatkowe, Aha. za chwilę powiemy o tej części garażu podziemnego. I jak Ci wyszło kwotowo i do PUM-u właśnie te palowanie? To może tak, na połówkę takiego bliźniaka to było w granicach 20-22 tysięcy netto, natomiast do PUM-u to w granicach 220-230 zł, a mogło być 500, tak jak powiedziałem, no bo jasne, mogło być dwa razy więcej. I tak naprawdę nie wyszło to tak dużo ze względu na to, że udało się tą cenę jakby za mobilizację, za przygotowanie tej tak zwanej poduszki przerzucić na tą firmę od polowania i w związku z tym no, nie wyszło to tak jasne. Dużo. Jasne. A jak szacujesz w ogóle całe koszty budowy? Włącznie z polowaniem, odliczając tą część tego garażu, no bo tutaj było to w metodzie białej wanny, posadzka zacierana na gotowo, no to w granicach 2900 zł. O, także całkiem z polowaniem. No, tak, mega tak, tanio. Tak, słuchajcie, tak, moi tak. drodzy, bardzo tanio można w Rzeszowie budować. Ja już dawno takich kosztów budowy nie osiągnąłem. To jest, dodam, że to jest jakby w systemie gospodarczym tak. i no i tak naprawdę pilnowanie tego Excela od samego początku do samego końca i kupowanie pewnych rzeczy z wyprzedzeniem, bo tak jak Aha. na przykład tutaj pompy ciepła, które no jak widać będą montowane pewnie gdzieś na wakacjach, one zostały zakupione w grudniu, bo no ceny najlepsza jakby... Najlepsza cena była w grudniu. Najlepsza cena, tak samo styropian też jest zakupiony, czy dach, również dach był bodajże zakupiony w listopadzie, więc jakby Jasne. No to spowodowało, jakby umożliwiło obniżenie tych Jasne. Cen. Moi drodzy, mamy tutaj też na tej budowie dźwig. Chodźmy właśnie pod ten dźwig, tam nagramy gdzieś tam kolejną część. Właśnie powiedz, dlaczego zdecydowałeś się na budowie jednorodzinnej na dźwig? Właśnie? Tak naprawdę to nie jest moja inicjatywa, a wykonawcy. Wykonawca, tak? z którym współpracuję, prowadzi inwestycje i jednorodzinne i wielorodzinne. Aha. To jest jego najmniejszy żuraw, który Aha. ma. On ma 3 takie. I na nowej inwestycji, na której będziemy budować 32 lokale, tam już będzie dawał taki największy. I tak naprawdę to jego inicjatywa, Aha. on sobie to przeliczył. Bo wychodzi mu, że po prostu wykorzystanie tego żurawia powoduje obniżenie jego kosztów pracy. Także dla mnie nie było to na zasadzie, że powiedzmy on z dodatkowa dopłata. Tak, dokładnie. Było to w cenie. Dla niego jest to ułatwienie i tak naprawdę on również pokrywał koszty tego palowania. No bo to też było to przeliczone przez konstruktora, żeby nie stanowiło zagrożenia. Jasne. A kiedy w ogóle ta budowa się zaczęła? Ona zaczęła się w czerwcu, czerwcu tamtego roku. Mniej więcej 2 tygodnie trwało jakby cały proces palowania, choć tak naprawdę samo palowanie
jakby tak stricte już jakby takie prace fizyczne to było w granicach 4 dni mniej więcej, ale jakby to przygotowanie, to co powiedziałam o tej takiej poduszce pod tą polownicę, bo to może, jeszcze wracając do tych kosztów polowania, to może znacząco podrażać, bo to musi być podbudowa taka no, pod urządzenie 60-tonowe, więc ta podbudowa z kruszywa byłaby bardzo kosztowna. Z firmą od polowania porozumieliśmy się w taki sposób, że oni przygotowali swoje jakąś taką konstrukcję, którą sobie jakby przekładali. Ja za to zapłaciłem kilkanaście tysięcy złotych i przynajmniej miałem takie bezpieczeństwo, że nie będzie jakiegoś ryzyka, że coś jest źle przygotowane. Więc jakby z przygotowaniem tej poduszki i z polowaniem trwało to mniej więcej tam w granicach do 2 tygodni, natomiast samo polowanie to było, tak jak mówię, mniej więcej 4-5 dni. I prace takie stricte już budowlane zaczęliśmy początkiem lipca. Okej. Okay. Mamy tutaj też halę garażową. Tak. Tak sobie trochę zażartuję. Także moi drodzy, mamy tutaj taką mini halę garażową, w której będą komórki, w której jakby właściciele poszczególnych lokali mogą te komórki nabyć. Gdybyś właśnie, Jaku, powiedział coś więcej o tym rozwiązaniu, jak to w ogóle prawnie ograłeś? Tak, generalnie to sytuacja była taka, że ten budynek różni się trochę od pozostałych, ponieważ na jego miejscu stał wcześniej taki budynek z cegły z lat 60. I pierwotne założenie dla tego budynku to była siedziba mojej firmy z częścią taką magazynową. Natomiast w trakcie koncepcja się zmieniła, stwierdziłem, że będzie to przeznaczone na sprzedaż. Są tutaj dwa mieszkania po 65-7 metrów. No i ta trzeba było coś wymyśleć z tą częścią garażową. W związku z tym, no, żeby się to w jakiejś tam części zwróciło, to postanowiliśmy zrobić dwa miejsca postojowe. Pierwotnie miały być tylko dla tych budynków, dla tych mieszkań, które są tutaj w środku, plus 8 komórek lokatorskich. I tak naprawdę większość klientów doceniła, szczególnie w tych nie bliźniakach, tylko w lokalach. Doceniła to z tego względu, że w bliźniakach mają część taką do przechowywania na poddaszach, bo mamy takie poddasze nieużytkowe, natomiast w mieszkaniach takiego miejsca nie mają. W związku z tym zrobiliśmy 8 komórek lokatorskich i dzięki temu sprzedaży tych komórek plus tych miejsc postojowych, no to w zasadzie można powiedzieć, że ta część hali garażowej została, no zwróciła się. Jasne. A jak to prawnie rozegrałeś w ogóle tą halę plus te właśnie komórki lokatorskie, jak to prawnie? Tak, więc tak jak miejsca, takie ogródki w tych lokalach, bo jest to wszystko na jednej działce, są sprzedawane, są przypisywane jakby do lokali na zasadach prawa do wyłącznego korzystania, no to miejsca postojowe plus komórki mają służebność z tego względu, że jest to mocniejsze prawo dla tych użytkowników i tak naprawdę te komórki będą wykorzystywane przez mieszkańców z innych lokali. Tutaj w środku będzie licznik administracyjny, oświetlenie tego osiedla, więc jakby pod tym kątem nie był to jakby żaden problem. Moi drodzy, mamy tu jeszcze jedną ciekawostkę, bo mimo, że to są domki jednorodzinne, mamy tutaj lokale, słuchajcie, 38-metrowe na górze i na dole. Z chęcią bym właśnie te lokale naszym tutaj widzom pokazał. Zapraszam. Chodźcie. Także, moi drodzy, zaraz zobaczycie, jak funkcjonalny może być lokal 38-metrowy. No zastanówcie, ile może być pokoje w 38-metrowym lokalu, a ty nam, Kuba, go pokaż. Tak, no to tak na wejściu tutaj mamy wiatrołap z częścią taką do przechowywania. Tutaj oczywiście będzie konsola wodomierzowa, skrzynka energetyczna, ale też miejsce na szafę. Aha. Jak tutaj wchodzimy, mamy jeden pokój. Aha. Jest to pomieszczenie o wielkości 7,5 metra, także niby małe, ale tak naprawdę ustawne bezproblemowo. Tak, tu widzę, że przewidziałeś też tak, żeby szafa fajnie weszła. Tak, dokładnie. Miejsce na szafę, pomieszczenie jasne, bo też okno niemałe, także bez problemu tutaj wszystko się zmieści, co potrzeba. Co tam dalej mamy? Tutaj jest łazienka, ona ma w granicach bodajże 5 metrów i co ciekawe, tam w rogu zmieści się nawet pompa ciepła, bo myślę, że to też istotne. Jest to trzecia inwestycja z pompami ciepła i powiem szczerze, że coraz częściej klienci preferują pompy ciepła niż ogrzewanie gazowe. Jakbyś powiedział, bo z tego co wiem, znasz te koszty ogrzewania.
Tak. Z poprzednich inwestycji, jak to u Ciebie te pompy ciepła wychodzą? To wyglądało to w ten sposób tak naprawdę, że te koszty są zawyżone, ponieważ na wcześniejsze inwestycje ze względu na opóźnienia dostawcy prądu. W Rzeszowie jest tylko jeden monopol generalnie w każdym mieście. U nas to jest PGE. I tak naprawdę te rachunki były zawyżone, bo było to na prądzie budowlanym, więc koszty kilowata były mniej więcej 50% droższe. I w przypadku, tam miałem na tamtej inwestycji trzy wielkości. Było mieszkanie 60-metrowe, 100-metrowe i szeregówka 120-metrowa. To w takich miesiącach od stycznia do kwietnia, bo akurat tak były rachunki, to przy cenie 1 kW złoty 50 netto, mieszkanie 60-metrowe, koszt całego prądu na pompę ciepła, ogrzewanie wody, gotowanie, pranie, sprzątanie, wszystko, to było w granicach 300 zł miesięcznie, a najdroższe, czyli szeregówka 120-metrowa, to koszt miesięczny było w granicach 650 zł za cały prąd, za wszystko. I to było uśredniane na miesiące te zimowe, czyli styczeń, luty i marzec, kwiecień. Więc tak naprawdę nie jest to... Przy normalnej taryfie to by było tak z 30% taniej. Tak. Dokładnie, więc to nie było jakby, nie było w ogóle, nie było drogie. Byliśmy w pierwszym pokoju, byliśmy w łazience, jesteśmy w salonie. Tak. Ile to jest metrów? Salon z aneksem kuchennym, całe 16 metrów. Ale tak naprawdę zwróćcie uwagę, po tej stronie aneks kuchenny, więc spokojnie, tak powiedzmy, do zagospodarowania mniej więcej do tego rdzenia żelbetowego, więc bez problemu do wykorzystania. Tutaj mamy miejsce na sofę, no i tak naprawdę w niemałej odległości, bo w granicach 3,5 metra jest ściana telewizyjna. I za tą ścianą mamy ten trzeci pokój, takiej samej wielkości jak poprzedni. No i też taki patent do wykorzystania dla niektórych, fajne. Jeśli ktoś by chciał. Klientka stwierdziła, że chce dopłacić do dodatkowych kilku metrów kwadratowych na takie miejsce pod schodami z lokalu górnego. Oczywiście trzeba to odpowiednio docieplić, zaizolować akustycznie, no bo to jest istotne. Normalnie w projekcie było tak. Tutaj zamurowane. Tu było zamurowane, no ale jakby klientka stwierdziła, że no, w takim małym mieszkaniu warto mieć każda dodatkowa przestrzeń się. Z dwa rowery, jak nie trzy wejdą. Tak. Także to jak najbardziej tutaj się jest do wykorzystania. Taka też ciekawostka, że te lokale się sprzedały jako pierwsze. Tak naprawdę na to, gdzie cena z metra na takim lokalu najmniejszym jest najwyższa, to zainteresowanie było tak naprawdę jak największe i gdyby cała inwestycja była tylko z takich lokali, to myślę, że miesiąc by nie było co sprzedawać. Także no dokładnie tak było. Na górze mamy lokal taki sam, takiej samej powierzchni, no tam troszkę więcej, bo jeśli chodzi o przedsionek, no to też zainteresowanie było największe i tak samo się najszybciej sprzedało. Ile przewidziałeś miejsc postojowych do lokalu? Generalnie tutaj było tak, że... Bo w Rzeszowie generalnie miejscowych planów praktycznie nie ma. Akurat w tym miejscu był miejscowy plan i było przewidziane jedno miejsce na budynek. Więc jak mamy dwa lokale, więc mogliśmy bez problemu to zagospodarować. Mieliśmy jedno miejsce w cenie dla każdego lokalu. Łącznie wszystkich... Lokali jest 12, a łącznie wszystkich miejsc mamy... Pierwotnie było 18, później udało się jeszcze dodatkowe 3 miejsca wygospodarować, więc mamy 21 miejsc na całej inwestycji. Na 12 lokali. Na 12 lokali. Prawie każdy ma po dwa. Także, aczkolwiek taka ciekawostka, jedna klientka dokupiła takie miejsca, bo mamy takie, powiedzmy, można powiedzieć, miejsca zależne, dokupiła dodatkowe 2 miejsca po to, żeby sobie zrobić ogródek. Więc nie wszyscy potrzebują miejsca postojowe, wolą mieć ogródek. Także takie ciekawostki też. Także to inwestycja pełna ciekawostek. Powiedz jeszcze adres internetowy, gdzie znajdziemy właśnie więcej informacji o tej inwestycji. O tej inwestycji możemy się dowiedzieć na stronie dębicka303.pl, natomiast wszystkie nasze inwestycje na stronie domea.pl. Ostatnie pytanie. Co byś na tym etapie zmienił, co byś poprawił, gdybyś jeszcze raz z tym wszystkim startował? To myślę, że nie sprzedawałbym tak szybko, bo sprzedało się dosyć szybko, bo na tym etapie, na którym jesteśmy, mamy sprzedane, no myślę, 95%, bo tak naprawdę z 12 lokali został tylko jeden. Więc myślę, żebym sprzedawał
trochę wolniej, no bo zawsze mogły zaskoczyć koszty budowy. Natomiast, żeby się przed tym uchronić, dlatego kupowałem te materiały wcześniej, żeby no, nie było jakichś tam przykrych niespodzianek. Pozostaje, słuchaj, jak wszystko sprzedane, szukać kolejnych działek, tak przygotować kolejne projekty. Kuba, ja Ci dziękuję, że się podzieliłeś tym, jak to wygląda. Dzięki. Jeżeli masz jakieś pytania do odcinka, piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobał, prośba o lajka. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.